Usłyszeliście otwieranie i zamykanie drzwi. Chwilę potem trzy postaci, które już znacie, odsłoniły tył ciężarówki i celując w waszą stronę kołasznikowym, dwie z nich, mianowicie Black i White, kazali wam stanąć. To wstajemy. Nie mamy wyjścia, chyba. Nie no, wstań, ale nie, jeszcze nie wychodzi lepiej. Wstań po prostu. Kiedy wszyscy staliście, na pakę wszedł wojskowy. Odpiął wam łańcuchy i mówi: wyłazić już. Wychodzimy, no. No ja też wychodzę. No ja też. Bez się kłócić z gościem z kałaszem. Zauważyliście, że stoicie przed ogrodzeniem, a raczej przed czujką, bardziej bramą, ze szlabanem, dwoma gniazdami CKM i osobami ubranymi jak wojskowi, z jakąś dziwną opaską na ramieniu. Cały teren jest ogromny, jest ogrodzony drutem kolczastym. Jednak najbardziej dziwi was to, że w całej bazie jest prąd. To panowie, ja nie rozumiem po co by było. Jaki macie w tym cel, może nam wyjaśnicie? No właśnie. Morda i za mną. Black i White stanęli za wami celując cały czas kałaszynkowami. W sumie działka CKM-u też to robią. Brodacz, który no gada praktycznie cały czas, ruszył do przodu. No to idziemy za nim. No, standardowo. Ja też. Dobrze. Prowadzi was przez coś, co wygląda na obóz wojskowy. Zauważyliście kilka namiotów medycznych, baraki, coś, co przypomina stołówkę. I wszędzie były osoby ubrane w jednakowy mundur z tą samą opaską. Brodacz poprowadził was do największego budynku z wywieszonymi czerwonymi flagami, na których był żółty wilk. Otworzył drzwi i kazał wam wejść. No, standardowo wchodzimy, no nie mamy wyjścia wielkiego. Poprowadził was korytarzem, dość ciasnym, co tutaj mówić, do pomieszczenia. W pomieszczeniu, całym betonowym, stały cztery krzesła, a naprzeciw biurko. Na suficie wisiały haki, a na ścianach, widzimy, były ślady krwi. Wszystkie stróżki prowadziły do kraty kanalizacyjnej znajdującej się w rogu. Jedynym źródłem światła była tutaj mała lampka na biurku oraz w dzień było to okno zakratowane. Siadać! Siadamy. Możecie nam wreszcie wyjaśnić, o co tutaj chodzi? Właśnie. O ile nie chcesz kulki. Black, załóż im to. Widzicie, jak Black wyszedł z pomieszczenia? Po kilku minutach wrócił z torbą. Z torby wyciągnął coś, co wyglądało jak obręcze lub obroże. Podszedł do John'ego i założył mu ją. Powtórzył ten sam manewr z Zedim, Mike'iem oraz Frederickiem. Siedzieć i nie tykać. Siedzieliście w tym pomieszczeniu dobrą godzinę. Black, White oraz Brodacz was nie opuszczali. Stali przy drzwiach i pilnowali. Po tym czasie do pomieszczenia wszedł człowiek, który również był w mundurze, jednak odróżniał się od innych. Na głowie miał beret, włosy no, trochę kręcone, dłuższe nawet. W ręce, w ustach trzymał cygaro, miał również brodę. Widzicie, że dyscyplina zrobiła swoje. Po samym stylu chodzenia można poznać, że to jest żołnierz. Osobnik ten usiadł na krześle za biurkiem, które znajdowało się przed wami. Odłożył cygaro do popielniczki i zaczął się rozglądać. Patrzył na wasze twarze. Więc tak, mówi. Więc kogo my tu mamy? Jeden z lepszych kierowców Detroit. Tępy mięśniak. Medyk. Oraz szlachcic. Dobra robota, Brown. Skierował te słowa w stronę brodacza w mundurze. Black i White dobrze się spisali? Ależ oczywiście wykonali doskonałą robotę. Więc do rzeczy, panowie. Zwrócił się teraz do was człowiek wyglądający jak Che Guevara. Nazywam się Logan Wesker i przewodzę militarnej jednostce, którą śmiale nazwaliśmy Nowym Ładem. Jak pewnie jeden z was zdołał się już przekonać, nie tolerujemy tornada czy innych używek. No, nie licząc moich ukochanych cygar, ale to inna sprawa. Widzicie, chcemy zjednoczyć całe zasrane stany pod naszym sztandarem i mamy zamiar wprowadzić dyscyplinę. Jednak na drodze stoi nam inna organizacja. Nazywają siebie Czwartą Rzeszą.
banda pierdolniętych nazistów. Nie wiem skąd się uwali. Ale jest taki problem, że nie korzystamy z broni biologicznej. To jest syf. I nieczysta zagrywka. Jednak oni mają coś właśnie z takiej broni, co powinno zostać zniszczone. Nasi szpiedzy donoszą. Mówiąc to, wyciągnął z szuflady w biurku plik dokumentów i rzucił wam na stół mapę, kilka zdjęć oraz notatek. Donoszą, że Czwarta Rzesza w pewnym laboratorium niedaleko stąd. Niedaleko. Może 3-4 dni drogi stąd. Pracuje nad nową bronią, jak wspomniałem. I mam dla was pewną propozycję. Pojedziecie tam i zniszczycie to lub zginiecie. Zostanie wam oddana broń i będziecie mieli pełną swobodę. Jednak, jeżeli nie powrócicie za 2 tygodnie, obroże na waszej szyi eksplodują. Robiąc piękne barbecue, przepraszam, nie barbecue, wzorując się na Picassie, stworzą z waszych głów arcydzieło na murawie. Więc panowie, będziecie pewnie chcieli je tykać, rozmontować, bawić się elektryką, czy po prostu będziecie czuwali ściętym kamieniem. Nie radzę. Mechanizm potrafi odróżnić wystrzał z kuli, który was trafił, czy zwykły upadek, od tępego napieprzania, czy bawienia się w elektronice. Wtedy też wybuchnie. I nie eksploduje jedna, eksplodują wszystkie. Jedynym sposobem, aby je zdjąć, jest ten chip. Pomachował przed nosem czymś, co tak właśnie wyglądało. I dostaniecie go oraz będziecie mogli wybrać coś z naszego warsztatu, arsenału czy laboratorium, co wam się przyda. Oraz, popatrzę na ciebie, Fryderyku, jak nie wiem tak się nazywasz, spłacimy twój dług. Chyba dobra oferta, co? Zaraz, więc pan, panie generale pułkowniku, czy jak pan tutaj posiada najwyższy... Mów mi Logan. Więc tak, Loganie, chcesz powiedzieć, że spłacić moje 3500 gambli okolicznej szlachcie, które zostały straty spowodowane przez mojego wuja? Wiesz, nie łamiemy słowa, ale nienawidzimy kłamców. Was nie znamy, dlatego to obrożę. Cygaro? Widzisz, jak typek otworzył pudełeczko starych kubańskich cygar i no, zaproponował ci jedno. No cóż, jeżeli pan proponuje, to chętnie skorzystam. Panowie, popatrzę na resztę. No cóż, może to nie są moje zioła, ale niech będzie. Kiedy wspomniał o ziołach, tak popatrzył na ciebie krzywo, ale nic nie powiedział. Black? Black podszedł i odpalił wam te cygara. No więc jak? Możemy was albo zabić teraz, albo postarajcie się wykonać moją ofertę, moją propozycję. No cóż, ja chętnie przyjmę, ponieważ jeżeli ty, Logan, obiecałeś, że spłacisz mój dług, to chętnie podejmę się zadania. No cóż, niestety nie widzę innego wyjścia. Podajmy się. Ale panie Logan... Dlaczego tak? Pan do tej roboty wybrał nas? Dlaczego? To jest spory kawał drogi i podejrzewam, że będziecie mieli kłopoty po drodze, a do tego sprawny kierowca jest potrzebny. Jak wiadomo, w walce każdy się zrani. Spojrzał w twoją stronę, John. Czasem potrzeba też kogoś silnego, aby otworzył jakieś stare drzwi czy coś takiego. Popatrzył na Indianina. A dobra gadka też się przyda. Spojrzał na Fryderyka. Obserwowaliśmy was od dłuższego czasu. No może oprócz pana, panie John, pan był czystym przypadkiem. Aha. Czyli rozumiem, że przyjmujecie propozycję? Tak, no, tak, przyjmuję. No tak. Dobra. Koleś wyciągnął kolejny pliczek papierów i mówi: jedyne co wiemy, to to, że nazywamy to projektem K6J. Nie mamy pojęcia co to jest, ale jest to cholernie niebezpieczne. Macie również mapę, jak dostacie do posiadłości. Więcej wam nie powiem, bo kontakt z moimi szpiegami urwał się gdzieś 2 tygodnie temu. Odpocznijcie, zjedzcie, napijcie się.
Black i White zaprowadzą was do baraku przydzielonego specjalnie dla was, a rzeczy zostaną wam oddane rano. Po tych słowach Logan wstał, wyszedł z pomieszczenia, za nim poszedł brodacz, a Black i White... Czekaj, może wyjdziecie. No, wychodzimy. Tak, tak, oczywiście. Okej. Okay. White na przodzie, Black z tyłu, wsiąść z kołacznikowami, prowadzą was do małego baraku. Otwarcie drzwi, zauważyliście, że są tam cztery łóżka, nawet zlew, posiłek jakiś stał na stoliku, było światło oraz kilka szafek. No to co, jako iż pewnie jesteśmy wyczerpani i głodni, no to od razu do jedzenia, przynajmniej ja kieruję się w stronę jedzenia, żeby coś zjeść. No okej. Okay. Oprócz tego, przy każdym talerzu zauważacie opakowanie na lek. Każdy jest inny i w każdym jest tylko jedna dawka. Jeden z nich to Alpha TDS. Drugi. Drugi najwidoczniej jest po to, aby zatrzymać symptomy Mount Rushmore. Przy trzecim talerzu stoi Cryptoceryptiat, a przy ostatnim leki rozkurczowe. No cóż, ja po zjedzeniu spożywam Alpha TTS. Tak, dobrze powiedziałem? Chyba tak. W każdym razie. No cóż, ja przysiadam się do tego miejsca, gdzie jest ten moje lekarstwo na Mount Rushmore i biorę widelec do ręki, tak sprawdzam, co mi w ogóle dostałem do jedzenia. Zauważysz ziemniaki. Ziemniaki, czystą wodę oraz nieskażone mięso. Panowie, no jakie frykasy my dostaliśmy. No cóż, dla mnie dla szlachcica to nie jest coś wielkiego, no ale nie będę marnił. Najważniejsze, że jest mięso, jakieś warzywa i do tego czysta woda. Znoszę taki, jakby powiedzieć, taki pseudo-toast, po czym opuszczam szklankę. Znaczy połaszczuję jedzenie, a po jedzeniu połykam lekarstwo. Reszta? No, ja to samo? Ja też. Ja też to samo. Kładziecie się, czy coś jeszcze do roboty? Ja bym przeszukał szafkę, więc ja próbuję przeszukać szafkę. Znaczy, patrzę i rozglądam się po pomieszczeniu. Nie znajdujesz nic. A w szafkach też nic? Nic. No to cóż, kładę się, żegnając swoich towarzyszy. Dobrze. Reszta? Też? Dobranoc, panowie. Miłych snów. Dobranoc. Okej. Rano usłyszeliście koguta. Widocznie gdzieś tutaj mamy nawet małą farmę. I zaraz po tym przez drzwi szedł Logan. No panowie, wstawać. Co? Musz robić skoro. No cóż. No i wstaj. Ja tak samo, ja się no luzuję, rozciągam się. To już ranek jest. No tak. Mam jeszcze dla was kilka informacji, które mogą się przydać. Koleś widzianą mapę, tą, którą widzieliście wczoraj. Wskazał wam kółeczko. To jest nasz obóz. Niedaleko macie Smallville. Zostaniecie tam odstawieni przez White'a i Black'a. Dalej musicie radzić sobie sami. Gdy ruszycie na północny wschód, będziecie mieli do wyboru dwie drogi. W stronę Clearview lub dość bezpieczną drogę przez teren dzikich wieprzy. Jest to jeden z gangów motocyklowych. Pewnie zapytacie, dlaczego nie możecie popłynąć rzeką. No cóż, nasz dzielny kartograf tak narysował góry. Oczywiście ta cienka linia to jest rzeka, ale to grubsze to są góry, więc niestety nie. Dalej, gdy już zejdziecie z pustyni, będziecie mieli do wyboru iść nieznane. Nikt, no po prostu nie zapuszczaliśmy się, zaznaczył wam ten okrąg za Clearview. Jednak wiemy, że dalej jest las. Za tym lasem jest małe osiedle i na końcu w rezydencji mieści się to laboratorium. Nie wiemy dokładnie, jak się dostać do środka, ale pewnie coś wykombinujecie. Jeżeli wybierzecie drogę przez teren gangu, będziecie mieli dalej do pokonania posterunek Czwartej Rzeszy. Potem wzdłuż drogi będzie oznaczona do lasu i do rezydencji. Nie wiem, co czeka was jeszcze po drodze. Jak wiadomo, zdarzenia losowe lubią się przydarzać. Panie Loganie.
Tak. Jeśli można wiedzieć, jakim środkiem transportu dojedziemy do podanego miejsca? Ciężarówką zostaniecie zostawieni do Smallville. Tam musicie z buta lub sami coś wykombinować. Przykro mi. Nie mogę sobie pozwolić na to, aby dać wam do dyspozycji samochód na stałe. Między innymi przez dzikie wieprze. Z drugiej strony mamy problemy z czwartą Rzeszą. Z trzeciej jeszcze jakieś mutanty. No, więc widzicie, jesteśmy troszkę zabiegani. Daj nam pan chociaż dać się, Logan. Mogę zaproponować co najwyżej paliwo i części zamienne. No, niech będą. Tak, bo czy nie będą? Wasze rzeczy i to, co prosicie, będzie w ciężarówce. To co, ruszamy chyba za Loganem, tak? Czy... Tak, Logan wychodzi, cały czas z założonymi rękoma do tyłu, jak za plecami je trzyma, i prowadzi was drogą. Zauważycie oddział trenujący na dworzu i kogoś tam komentuje, słyszycie? Dobra, jeszcze 200 i kończymy, a potem przysiady. I zaczyna liczenie. 401, 402, 403 i tak dalej, i tak dalej. Jego nie zwracając zanika, uwagi. Gdy wyszliście już za bramę. No panowie, ładować się. Tym razem obejdzie się bez łańcuchów. No. No to zawsiadamy do tyłu chyba tej furgonetki, tak? Czy na tej ciężarówki? Tak, chyba nie mamy nic innego do wyboru. Dobrze, w środku wyważacie dwa karnistry, jakieś pudełeczko oraz znajomy wam torby. Są to wasze torby. Przy jednej z nich jest przywiązana mała taka czaszka, którą stawia się na tym, jak to się nazywa, na desce rozdzielczej, żeby sobie kiwała. Do drugiej przywiązana jest jakaś faja. Do trzeciej w małym woreczku dwie kości. Jakieś dziwne takie kilkościankowe. A na czwartej, no, chyba sam mówię za siebie, bo jest wielki medyczny plus na niej. To sięgam po swoją torbę, w sensie torbę z fają. No ja sięgam po swoją torbę medyczną. A ja sięgam po tą swoją torbą. I jaki ja miałem znak przy torbie? Ty miałeś dwie kostki, jakieś wielościenne. Nie kaszustki, tylko jakieś większe, w woreczku. Aha. No dobra, to pewnie jest moja torba, no bo byłem hazardzistą tutaj. To ja mam przy sobie teraz torbę lekarską i taki plecaczek z rzeczami, prawda? Dobra, pierwsza rzecz. Kostku sprawdzasz swoją torbę? No tak, bym sprawdził. Znajdujesz tam części od swojego motoru, dopisz sobie. Aha. Jakaś rura, tutaj jakieś coś tam, światełko, pedał. No dobra, części motoru. No, części. Mam. No, wspominałem o karnistrach, które stały? Tak, wspominałeś. Dali nam karnistry, a samochody już nie. Dokładnie. Ludzie. No dobra, nieważne. Samochód ruszył. Po około 2 godzinach przystanął znów. Black odsunął zasłonę i powiedział, wysiadać. Jesteśmy na miejscu. No tam wysiadamy ze swoimi rzeczami, nie? Tak, dokładnie, wysiadamy. Wysiedliście i oślepiło was światło. Ciężarówka zaraz po tym, no wpierw Black wyciągnął z niej karnistrę oraz pudełeczko, postawił przed wami i ciężarówka odjechała. Odsłoniła wielki znak z napisem Smallville. Obok była napisana populacja. Najpierw było 500, zostało przekreślone na 400, potem na 375, potem na 300 i obecnie trzyma się na 201. Nic dziwnego, że nazywa się Smallville. No cóż, chodźmy w drogę. Tak. Kto bierze karnistry i pudełeczko? Ja najpierw bierze pudełeczko. W pudełeczku znalazłeś 4 cygara. Prawdopodobnie prezent od Logana i zapalniczkę. Nie taką zwykłą plastikową, tylko taką metalową, lepszą. O, panowie, spójrzcie, co dostaliśmy od Logana. Dodatkowe gamble na coś. No, niech będzie. Ja mogę zatrzymać wziąć jeden z karnistrów. Są dwulitrowe. A, okej. Okay. Dwulitrowe? Bardzo ciężkie? Powiedzmy, że jeżeli jedna osoba je weźmie, to będzie mogła jeszcze z 4-5 takich nosić. Chociaż nie. Dobra, jeszcze z 2 dodatkowe takie nosić. A, no to Mike chyba wziął wszystkie, tak? Zależy od budowy. Karnister.
A, no to... A ile ich zostało jeszcze? Dwa? Jeszcze jeden? Jeden został jeszcze. No to ja biorę jeden karnistr. Okej, dopiszcie sobie karnistr dwulitrowy. Okay. Więc stoicie przed bramą Smallville. Co robicie dalej? To co panowie, idziemy? Tak, idziemy. Dobrze, tylko przekroczyliście próg. W oczy rzucił wam się duży kościół na rynku. Podejrzewacie, że to jest rynek, bo jest to okrągły plac. Jednak nie było wam dane rozejrzeć się jeszcze bardziej, bo chwilę potem doskoczył do was jakiś może 40-30-letni typek w kapeluszu kowbojskim i tak ubrany z bandaną na szyi. Mój. Hej przyjaciele, jestem Lucky Luke. Prowadzę tutaj nowych i opisuję miasto. Jeżeli macie jakieś pytania, mówcie do mnie. Pewnie jesteście głodni, jeżeli chcecie zjeść, musicie iść do Betty. Ona gotuje tutaj najlepiej i prowadzi również zajazd. Tylko nie zwracajcie uwagi, że jest taka smutna i przybita. Po prostu nie pytajcie. Widzicie na tą zabitą dechami chałupkę? Mieszka tam... jejku, cały czas zapominam. Typek się tak drapie po szyi. Widzicie, że zaraz tak mu jakby lampka zawiesi się nad głową. Mieszka tam Bishop. Był on kiedyś naukowcem przed wojną. Teraz jest no... odbiło mu, krótko mówiąc. Ale trzymamy go tutaj, bo go lubimy i czasem ma jakieś przebłyski. Walnie coś mądrego, coś tam zmontuje, coś wymyśli. W ogóle nieprzydatny. Tam jest kościół. Jeżeli chcecie się wyspowiadać, idźcie do księdza Martinsa. Ale uważajcie na niego, nie lubi grzeszników. Tak spojrzał, czy nikt nie słyszy. Jeżeli pójdziecie kawałeczek dalej, znajdziecie wielki dom, w którym mieszka Bruce Collins. Jest on naszym burmistrzem. Jednak jest troszkę zgorzchniały i zbyt wcześnie nadeszła starość, bo jego córka, Emma Collins, no... zniknęła. Prawdopodobnie ktoś się zamordował. Pewnie ten gang dzikich wieprzy, ale no, nieważne. Jakieś jeszcze pytania?